22 listopada wspominamy błogosławionych męczenników ormiańskich Salvatora Lili, prezbitera i jego towarzyszy. Salvator urodził się w miejscowości Kapadocja we włoskich Abruzzach w 1853 roku w katolickiej rodzinie Vincenzo i Annunziaty Lili. W wieku 17 lat wstąpił do franciszkanów. Rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Studia kontynuował w Betlejem i Jerozolimie. Na jego decyzję o wyjeździe miała wpływ m.in. chęć podjęcia działalności misjonarskiej. W roku 1878 został wyświęcony na kapłana. Pozostał jeszcze przez 2 lata w Jerozolimie, pracując w kościele Świętego Zbawiciela i w Bazylice Grobu Świętego. W roku 1880 Salvator wyjechał na swoją pierwszą misyjną placówkę do armeńskiego Marasko, dzisiejsza Turcja, należącego wówczas do kustodii Ziemi Świętej zakonu franciszkańskiego. Tam przez prawie 15 lat prowadził ożywioną działalność apostolską, głównie wśród zamieszkujących te tereny Ormian. Wielu z nich przyprowadził z powrotem na łono Kościoła. Oprócz działalności ściśle duszpasterskiej założył 3 nowe wioski, gromadząc rozproszonych parafian. Organizował miejsca pracy, budował szkoły, szpitale i przytułki dla bezdomnych. Nauczał nowoczesnych zasad sanitarnych i higieny osobistej. Z ofiar i funduszy kościelnych nabył ziemię oraz sprzęt niezbędny dla jej uprawy. Po wybuchu cholery w 1891 roku opiekował się jej ofiarami, niejednokrotnie osobiście pielęgnując chorych. W 1894 roku został mianowany proboszczem i przełożonym domu franciszkańskiego w Mujuk Deresa w odległości 7 godzin jazdy konnej od Marasco. Miejscowość ta znalazła się w centrum terenów objętych straszliwymi prześladowaniami Ormian przez islamskich Turków. Prześladowania te miały wszelkie znamiona ludobójstwa. Są niekiedy nazywane ormiańskim holokaustem. Trwały one już od 1890 roku, ale właśnie w czasie, gdy proboszczem został Salvator, hordy tureckie najechały Mujuk Deresa. Namawiano Salvatora, jak i innych braci franciszkańskich do opuszczenia dla własnego bezpieczeństwa Turcji. Salvator jednak odmówił. W roku 1895 do rektoratu misji franciszkańskiej wdarł się oddział wojsk tureckich i zażądał od Salvatora natychmiastowego wyrzeczenia się wiary i przyjęcia islamu. Franciszkanin odmówił. Po 3 dniach wraz z 2 innymi osobami aresztowano go i przez 2 godziny gnano w kierunku Marasco. Kiedy zatrzymali się nad napotkanym strumieniem, zażądano od nich po raz kolejny, by wyrzekli się wiary i przyjęli islam. Po raz kolejny zdecydowanie odmówili. Wtedy muzułmańscy oprawcy zadźgali ich bagnetami, a ich ciała spalili. W 1982 roku męczennicy ormiańscy, Salvator Lili wraz z towarzyszami, zostali beatyfikowani przez świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem modlitwę błogosławionych męczenników Salvatora i jego towarzyszy, którzy za nami orędują, i utwierdź nas w wyznawaniu Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chryste, exaudi nos, Chryste, exaudi.